Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku Strefy Polityki Janusz Krzyżewski, numer jeden na liście SLD. Wieloletni działacz polityczny, współzałożyciel Socjaldemokracji Polskiej i SLD, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego od roku 1998. Panie Marszałku, jest Pan numerem jeden. Najprawdopodobniej zostanie Pan wybrany. Jak pan ocenia nasze minioną kadencję rządów Platformy i PSL-u? Źle, dobrze, średnio, tak sobie? Może nie spekulujmy o perspektywach wyboru, chociaż z pierwszego miejsca jest bliżej niż z drugiego, mam nadzieję, i w tym dostrzegam szansę. Natomiast odpowiadając na pytanie, jak oceniam mijającą kadencję rządów koalicji PSL Platforma Obywatelska. Otóż myślę tak, że była to kadencja niewątpliwie lepsza niż kadencja rządów PiS-u ze znanymi koalicjantami. Natomiast na pytanie, czy ta koalicja dobrze wykorzystała czas, mam niejakie kłopoty z odpowiedzią na te pytania, bo jak słyszę chociażby podsumowania dorobku naszych regionalnych parlamentarzystów z koalicji rządzącej, to oni sami mają kłopoty z odpowiedzią na to pytanie. Ale są zadowoleni. Są zadowoleni, no, więc oni muszą tryskać optymizmem i tym optymizmem zarazić, przełożyć na elektorat, prawda, który by się optymizm przełożył na głosy. Ale tak szukałem właściwego określenia. Trafnego określenia, jak to ocenić. I en bloc dorobek jeśli chodzi o wymiar krajowy, ale i regionalny. To jest taka różnica jak między czasownikiem niedokonanym a dokonanym, bo nie mam wątpliwości, że coś tam nasi posłowie robili, w tym nasi, mówię o regionalnych reprezentantach koalicyjnych, robili, ale czy zrobili, no to odpowiedź jest jasna. Nie zrobili, ponieważ w dalszym ciągu, tak jak było daleko do Polski, z Suwałki, z Białegostoku i z Podlasia, ta odległość pozostaje nie mniejsza, kto wie, czy nie większa, bo do Białegostoku jedzie się dzisiaj 2 godziny i 15 minut, a jechało się, jak pamiętam, rozpoczynając swoją misję w Białymstoku, godzinę 30 minut, to jest pewien symbol, prawda? Obwodnica Augustowa, to już szkoda strzępić języka, lotnisko regionalne, czyli wysiłki były, ale nie przyniosły niestety oczekiwanych rezultatów. Czyli lepiej niż było, gorzej niż można się było spodziewać. Rozumiem. Panie Marszałku, jak pan uważa, co jest najważniejszym problemem dla Suwałk wobec tej oceny, jaką pan wystawił rządzącej koalicji, dla Suwałk i dla regionu, jakim problem jest do rozwiązania i to na szczeblu kraju? To jest problem, który już w międzyczasie zasygnalizowałem, odpowiadając na pierwsze pytanie. To jest problem odległości do Polski i do Europy. To jest ciągle daleko. Daleko dlatego, że jesteśmy w dalszym ciągu zacofani, jeśli chodzi o uzbrojenie naszego regionu w infrastrukturę komunikacyjną zwłaszcza, czyli drogi, kolej, lotniska, no, odległa perspektywa. I dopóki tak będzie, dopóty nasz region, i przykro to skonstatować, pozostanie regionem zacofanym. Ja moim ulubionym powiedzeniem, cytatem, z którym się posiłkuję w takich sytuacjach, jest powiedzenie pana profesora Langego, mojego profesora z GPIS-u, który mawiał tak, że region zacofany to taki, który nie jest w stanie wykorzystać swoich własnych zasobów. My nie jesteśmy w stanie wykorzystać własnych zasobów, zwłaszcza zasobów pracy, gdzie rezerwy są najbardziej oczywiste i widoczne, ale nie tylko, bo i zasobów kapitałowych. Czyli w tym obszarze potrzebny jest zintegrowany wysiłek, jest potrzebne zrozumienie przede wszystkim centrali, czyli rządu, bo to się musi przekładać na decyzję o przemieszczeniu środków, a na razie te środki są przemieszczane tylko w drugą stronę. To się tak, nie wiem z czego to wynika, prasa oszczędza tu wyraźnie, nie tylko prasa, ale i media. Oszczędzają koalicję rządzącą, bo trzeba to głośno, mam nadzieję, że będę miał okazję to zrobić w kampanii, że ten transfer środków idzie, ale w drugą stronę, nie z Warszawy do Suwałk czy na Podlasie, odwrotnie, bo dość powiedzieć, że w roku ubiegłym
decyzjami ministra rozwoju regionalnego 2 miliardy złotych wcześniej przeznaczonych na budowę dróg w województwie zostało przesuniętych. No argument jest uniwersalny w tej chwili, euro 12, ale drogi, dróg na euro też nie będzie. Natomiast 2 miliardów złotych i potencjalnych efektów rzeczowych wynikających z tego, z tych nakładów też nie będzie. Czyli i z Suwałk do Białegostoku w konsekwencji jedzie się niebezpiecznie i długo, i z Białegostoku do Warszawy, co prawda tam jest ta perspektywa lepsza, bo Białystok, Jeżewo, obwodnica Zambrowa, ale to jest ciągle mało. Jak się popatrzy, co się dzieje w kraju, jak się weźmie pod uwagę wszystkie nakłady, jakie pozostają w dyspozycji rządu w tej perspektywie budżetowej 2007-2013, to pozostajemy w dalszym ciągu niestety peryferium. I to jest bardzo gorzka konstatacja. To rozumiem, jest to zadanie, które pan chce przed sobą postawić, jeżeli pan wejdzie do Sejmu. I ostatnie pytanie. Na co mogą liczyć pańscy wyborcy, jeżeli będą głosowali, oddadzą taką ilość głosów, że zostanie pan posłem Rzeczypospolitej Polskiej? Ja mam o tyle komfortową sytuację, że ja nie muszę zaklinać rzeczywistości, czy odwoływać się do moich uczuć, do poglądów. Ja niech mówię fakty, chociażby ten obiekt, gdzie się dzisiaj znajdujemy, to produkt mojej aktywności w latach 2002-2007. Dwie takie uczelnie w czasach mojego, w cudzysłowie, pontyfikatu powstały w województwie, bo i Suwalska, wcześniej Łomżyńska. One dobrze służą miastu, regionowi, przede wszystkim stwarzają szansę młodzieży suwalskiej z bliższych i dalszych okolic na podwyższanie kwalifikacji. Jest to tani wariant jak gdyby. Ale to nie tylko to, bo lista byłaby pewnie długa, ale to może przy okazji kampanii będziemy mówić o innych szczegółach. Czyli to wypełnienie zasług, a co na przyszłość? Te drogi, które ja generalnie, bo tak, bo ja obserwuję z wypowiedzi moich konkurentów, które i na waszej antenie pobrzmiewają, czy w Radio 5, czy w gazetach, że tu się miesza porządek. Miesza porządki, co może poseł, co powinien robić poseł, a co powinien robić burmistrz, radny i tak dalej. Ja nie będę w stanie zaspokoić potrzeb, z całym szacunkiem dla gminy Przerośl, budowy odcinka drogi między Zusnem a Filipowem. To jest właściwość miejscowa. No to jest, poseł odpowiada za dobre prawo. Dobre prawo i za to, by środki pozostające w dyspozycji rządzących, czyli budżetowe środki unijne, były kierowane tam, gdzie przyniosą maksymalny, oczekiwany efekt. A takim obszarem jest Suwalszczyzna, takim obszarem jest województwo podlaskie, bo tu ciągle mamy do wykorzystania spore rezerwy. Rozumiem. Dziękuję bardzo.